Materiał na kolektor sący przyjechał, także zaraz zabieramy się do roboty. Ten duży element będzie na puchę, czyli na to, no a ten mniejszy na tą dolną część tego kolektora, ta, która nie jest przeźroczysta. No oczywiście, tak jak ostatnio pokazywałem, to będzie przyspawane potem do tego fabrycznego elementu, tylko muszę go jeszcze wyszkiełkować, bo wygląda szpetnie. I co? I tyle. Zaraz biorę, namierzam się, robię programy, wrzucam do maszyny i działamy. Ok, sztaba w maszynie. Ja się namierzam. No i haratamy. Pyk, 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 pyk. Tu mam wszystko ok. Można działać. Dobra, i z kolektorem to mamy tyle. Jeszcze teraz jest taki temat, że ogólnie nie będzie czasu na testowanie tych moich nadwymiarowych tłoków. Dlatego ja muszę po prostu przygotować już blok od razu na tą dużą moc. Ale na szczęście znalazłem dwie osoby, które sprawdzą dla mnie te tłoki, czy można na nich robić 400 koni, czy nie. Myślę, że tak, ale to już jest tylko kwestia tam sprawdzenia. No i niestety muszę te oryginalne tuleje wytoczyć, bo te kute tłoki, które mam do niego, to są po prostu na fabryczny rozmiar 83 mm. No i trzeba tutaj świeżą tuleję wstawić, nową świeżą tuleję po prostu. No szkoda, bo chciałem Wam pokazać też, jak dużo jest w stanie wytrzymać fabryczna tuleja, a przy zamkniętym broku naprawdę jest w stanie wytrzymać bardzo dużo. Dobra, i jeszcze jeden temat, trochę mi się nie chce, ale przerobię te śruby na M12, fabrycznie są M10, także co, bierzemy się za robotę. Muszę tylko wysprzątać maszynę, bo po tym kolektorze sącym jest tutaj niezły armagedon. Także sprzątam maszynę i zaraz wrzucamy blok. Najpierw prawdopodobnie wezmę i przerobię te szpilki, te otwory pod śruby, a dopiero później wezmę się za wytoczanie cylindrów.
teraz co? Obracam blok i wytaczam tuleje. Ok, blok mam ustawiony. Teraz się tylko namierzę i bierzemy się za wytaczanie cylindra. Zawsze namierzam się z tego środkowego cylindra. No i dobra, możemy się brać za robotę. Żal mi trochę wytaczyć tych tulej, no ale trudno. Aha, i dlaczego, skoro te tuleje są nominalne, dlaczego nie chcę dawać moich tłoków do tych tulei? No z tego względu, że patrzcie, tutaj jest wymiar, jaki wyszedł teraz po pomiarze. Mamy prawie 600 w plusie otwór. A tłoki, one są już... Kurde, czy ja to dam radę zmierzyć? Czekajcie sekundkę. A tłoki są takie 800 gdzieś... No tak z umiarką ciężko zmierzyć, ale około 8-900 są na minusie. Także ja bym miał prawie 1,5 dychy luzu. Także zdecydowanie za dużo. Taki tłok, on już jest tak jakby przygotowany. Idealnie pod rozmiar cylindra 83 mm. A widzieliście, ja już tam mam 83,06. No, bo te tłoki byłyby zdecydowanie za luźno spasowane. Ok, wszystko mamy zrobione. Czyli wytoczone tuleje, przerobione śruby od płyty dolnej na M12 w bloku i oczywiście też trzeba było przerobić samą płytę dolną. Wszystko jest zrobione maszynowo i wiercenie, rozfrezowywanie i gwintowanie, żeby była pewność, że jest 100% prostopadłości, bo to jest akurat bardzo ważne. Kolektor sący też mamy zrobiony. Wyszło naprawdę super. Jestem mega zadowolony, bo wszystko się ładnie poschodziło, wymiary, wszystko było tak jak sobie to wymyśliłem, także jest naprawdę zarąbiście. To będzie przychodziło tu, przyspawane, ciach, na to będzie przyspawana pucha. Ścianka w kolektorze sącym w najcieńszych miejscach jest 5 mm, także jest atom, będzie to zajebiście mocne, na pewno tego nie rozerwie. No i co? Płaszczyznę już miałem zrobioną wcześniej, także mam nadzieję, że przy montażu tulei nie uszkodzimy płaszczyzny. Bo kurczę, już wcześniej ten blok był troszeczkę splanowany, potem szlifowany. No chciałbym, żeby jak najmniej zeszła ta płaszczyzna. No ale tak poza tym wszystko gotowe. No i co? Na dzisiaj to tyle. No, w następnym odcinku pewnie będziemy już sprawdzać, znaczy pasować ten kolektor, czy on się tam zmieści, czy na pewno to dobrze pomierzyłem, czy wejdzie przepustnica, bo jak nie, to tu będziemy dorabiać jeszcze jakiś dystans, bo jest taka opcja, że jak przykręcę przepustnicę, to silnik od przepustnicy może zahaczać o głowicę, ale to wyjdzie w praniu, to jest żaden akurat problem, żeby tutaj dorobić dystans. Nawet nie wierciłem jeszcze tych otworów, tylko są nawiercone z maszyny. Ale gdyby się okazało, że właśnie przepustnica ma zahaczać, no to dospawam tu prawdopodobnie dystans i dopiero w nim będą otwory gwintowane pod przepustnicę. No i tyle, a potem trzeba pewnie się będzie brać za kolektor wydechowy i tak dalej, i tak dalej. Potem składanie tego silnika, montaż i tyle. No, dobra, na razie.